duże odległości w miastach trudno przebywać pieszo. Jest to nie tylko męczące, ale zabiera wiele czasu. Kiedyś głównym środkiem lokomocji w mieście były dorożki konne. Można je spotkać jeszcze dzisiaj, ale jeżdżą nimi przede wszystkim turyści. Do szybkiego przewożenia ludzi służą obecnie tramwaje, trolejbusy, autobusy, samochody. Samochody i autobusy mają silniki spalinowe. Trolejbusy i tramwaje silniki elektryczne. Specjalne urządzenie umieszczone na dachu tramwaju, tak zwany pantograf, ślizgając się po przewodzie elektrycznym, doprowadza prąd do silnika. Tylko tramwaje jeżdżą po szynach. Dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na jezdni konieczne jest regulowanie ruchu. Na skrzyżowaniach ruch regulują milicjanci. Temu samemu celowi służy sygnalizacja świetlna. Przejścia dla pieszych oznaczone są białymi pasami. Aby nie tamować ruchu pojazdów, na pasach należy przechodzić grupowo. Na ulicach wielu naszych miast ruch pojazdów odbywa się w dwóch kierunkach. Z każdym rokiem przybywa jednak wygodniejszych i bezpieczniejszych jezdni jednokierunkowych. Aby usprawnić ruch, buduje się też specjalne ronda. A teraz obejrzyjmy kilka obrazków z innych krajów. W miastach poprzecinanych kanałami, na przykład w Holandii, środkiem lokomocji są również tramwaje wodne. W wielu miastach kursują piętrowe autobusy. Można też spotkać różne udogodnienia dla regulujących ruch.
jezdnie dwupoziomowe, tunele, podziemne przejścia dla pieszych usprawniają komunikację miejską. Najdogodniejszym jednak środkiem lokomocji w wielkich miastach jest podziemna kolej elektryczna, metro. Oglądamy fragmenty metra moskiewskiego. Liczba pojazdów mechanicznych wzrasta nieustannie na całym świecie. Ulice miast są coraz bardziej zatłoczone, powietrze coraz bardziej zanieczyszczone gazami spalinowymi. Na jezdniach tworzą się korki. Brak miejsca do parkowania samochodów. W tej sytuacji, jako środek lokomocji, coraz częściej wraca do łask skromny rower.